No, o śmierdzeniu, o śmierdzeniu. Teraz opowiem. To są te panie N.O.by, co ci to szydełkują, haftują i N.O.by, co ci, co to nie one, wysłuchaj, wszystko wysłuchaj. Porządny domek, czyściusio i wszyściusio. Tak najczęściej czułe, czułe, delikatne, fajne, fajne chobitki wysłuchaj. Ale musisz nie śmierdzić, Bo te śmierdziele, wysłuchaj ten, nie lubią śmierdzenia, nie lubią wysłuchaj i wysłuchaj, dlatego są wysłuchaj takie N.O.by, wysłuchaj i czyste, czystość utrzymują w domu i wszystko, schludność, wysłuchaj, poukładane skarpetki i tak dalej. No, są takie paniusie wysokości. No, porządny, porządność wysokości. No, nie flegmatyk wysokości, tylko porządna osoba. Bo ja jestem flegmatykiem. A Marek bardziej wysokości jest ten. No, porządny, bardziej porządny. No, ale to tak, wysości, bo co się owąchują wysości, czy śmierdzą wysości, to mają zapach wysości większy, bo używają części zmysłu nosowego wysości. Owąchują siebie, innych owąchują, czy śmierdzą wysości, to powącha kwiatka wysości, to powącha coś innego wysości, i tak dalej, wysości. No, tak to wygląda, No. Te, które zapachów tak nie wąchają bytości. No. A jak wącha siebie i wąchuje, to używa częściej zmysłu nosowego bytości. I to są dobrzy ci, co perfumują, co zapachy perfumu robią bytości i tak dalej. Ale to musi być taka osoba, która uważa, że śmierdzi. No. Ty czystość chce utrzymać swoją czystość, żeby swoją, to ciuch musi dobrze leżeć wysości, w szafce być ułożony wysości, nie na podłodze, gdzie na niego pies naciga, czy kot i tak dalej, No i to wszystko, to są te osoby wysości takie. No to też dzisiaj na trawce, to na trawce ja myślę i na benzynce też myślę, tylko na benzynce tu się zapomina, czy fakty niektóre wysości na trawce, ale do przypomnienia, bo takie życie wysości, to drugi raz pomysł znajdzie wysości. No, a wysości ten na benzynce wysości znowu za duża pewność siebie i trzeba błędy odrzucać, bo się przyjmie, że to jest fajne, a jednak to był błąd, to jest błąd wysości, bo daje za dużą pewność siebie na czyny, które się robi wysości ten benzynka, daje pewność siebie jak amfetamina, no jak ekstazy czy papers. No, nie filmy są przy tym, widzę. No, tak to wygląda. No to tyle wysokości. Benzynki dawno nie ćpałem, wysokości chyba 3 lata już nie ćpałem benzynki. Nie, 2 lata będzie, jak benzynki nie ćpałem. No, tak to wygląda. To już wiecie, kto. A lizbijki mają taki charakter, że śmierdzą. Różne dziewczyny, w różności wysokości. W Lidwice jest śmierdzą, ale chciałem przyznać, że śmierdzą wysokości. Taka na D wysokości jest po niej, to właśnie wywnioskowałem, że ona mi się wydaje, że ona śmierdzi wysokości, jej się zdaje, że ona śmierdzi, bo nie chrześcijanka to śmierdzą, nie chrześcijanki bardziej są takie porządnicie. Bo bardziej, że śmierdzą, powiem. A czy śmierdzi rzeczywiście, czy nie, wysoci, to lepiej, żeby śmierdziała, to wtedy większe mam przejęcie wysoci tego, tylko co ma nie wie później, co, jak jej to na osobowość leci. Lubi te wszystkich mężczyzn, ogolonych mężczyzn wolą wysoci i tak dalej. No. Te, co śmierdzą. No. A śmieją codziennie, ale taki jest. Lizbice, może troszkę tą lizbicę przypisałem. A myślę, że można tak przypisać wysokie. Ale myślę, że nie. To są te miniułach, nie te babo chłopy wysokie lizbiki. Ale to wszystkim przypisałem ten zmysł, żeby sobie nie miały. Wszystkim przypisałem ten zmysł, że im się wydaje, że śmierdzą. To jeszcze nie wiem, komu co i jak przypisałem. No i tak powiem. Ale myślę, że z każdej seksualności też przypisałem osobom, że śmierdzą, że są bardziej porządne te osoby. No i tak dalej.